Dziękuję Państwu przede wszystkim za przyjęcie zaproszenia. Chciałem przedstawić, jest z nami kolega Andrzej Stępniewski, dyrektor sprzedaży firmy Mercedes-Benz, jeżeli chodzi o markę na Polskę. Kolega Andrzej odpowie Państwu na wszelkie pytania, jeżeli chodzi o technologię autobusu. Ja tylko powiem w krótkich słowach. Obok nas jeden z niewielu testów Mercedesa-Benz Citaro, topowego Mercedesa, jeżeli chodzi o autobusy miejskie w Polsce. Autobus hybrydowy z kilkoma ciekawymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa. Autobus ma radar przedni, czyli sam zahamuje, jeżeli kierowca się nie daj Boże zagapi. Ma radar boczny, który wykrywa rowerzystów, pieszych. Ma bardzo ciekawy system bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o lusterka wewnątrz, które nie, są realizowane poprzez kamery, nie ma lusterek tradycyjnych na zewnątrz. Autobus jest niskopodłogowy, kompletnie zmonitorowany, praktycznie bezobsługowy. Cieszy się bardzo dobrą opinią użytkowników w Polsce, natomiast tego typu autobusów w Polsce jeszcze nie ma, natomiast typu szereg. Citaro jest w Polsce obecny od wielu lat. Pan prezes tak naprawdę powiedział najważniejsze aspekty, które zasługują na uwagę w tym autobusie. Dziękujemy za okazane zaufanie. Mamy wielką przyjemność ten autobus przekazać do dyspozycji MZK Grudziądz do 3 kwietnia na jazdy testowe. Zalety tego autobusu to kwestia bezpieczeństwa. Mamy tutaj system aktywnego hamowania, który rozpoznaje przeszkody przed autobusem, wyhamowuje aż do zatrzymania autobusu. Mamy asystenta martwego pola prawej strony, który rozpoznaje osoby na rowerach, hulajnogi. Przy skręcie w prawo autobus tak naprawdę i pan kierowca mają komfort polegający na tym, że bezpiecznie, bez narażenia uczestników czy na rowerach, czy spacerujących nie dochodzi do wypadku. Jeżeli chodzi o lusterka, to lusterka w autobusie są zabudowane wewnątrz. One są to kamery, które tak naprawdę w warunkach chociażby jazd czy kursów nocnych zapewniają kierowcy doskonałą widoczność. Kamery te są podświetlane i jeżeli chodzi o eksploatacyjnie, gwarantują, że w każdych warunkach tak naprawdę kierowca może obserwować to, co się dzieje na zewnątrz bardziej komfortowo. Od strony eksploatacyjnej w czasie mycia autobusu nie dochodzi do uszkodzeń tych lusterek, a na drodze, nie wiem, wystające gałęzie drzew czy inne jakieś, powiedzmy, elementy nie uszkadzają tych lusterek, co często zdarza się przy tradycyjnych rozwiązaniach. Autobus jest w pełni niskopodłogowy, bardzo przyjazny dla podróżowania pasażerów, wyposażony w rampę do komfortowego wjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich, tak, z podporą do przewozu tych osób. Cechą charakterystyczną od strony już technicznej tego autobusu jest to, że między skrzynią biegów, w tym przypadku zastosowaliśmy skrzynię CTF Ecolife, został zabudowany, a silnikiem diesla został zabudowany silnik elektryczny. To jest silnik o mocy 14 kW i dodatkowych 220 Nm, który wspomaga ruszanie autobusu podczas odjazdu z przystanków, wpływając bezpośrednio na mniejsze zużycie paliwa. W autobusie został zastosowany silnik o mocy 7,7 litra. Rozwiązania te pozwalają tak naprawdę
na to, aby w sposób ekonomiczny i oszczędny eksploatować autobus w ciągu jego pracy. Czy one jeżdżą już, bo tutaj pan prezes mówił, że nowe, czy one jeżdżą już na ulicach gdzieś w miejskich zakładach? Nie, nie. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że MZK Grudziądz jest zainteresowane jazdami testowymi tym autobusem i to, że możemy zbierać również doświadczenie w zakresie chociażby tych kamer, tak, które zabudowujemy wewnątrz autobusu zamiast lusterek, jako jeden z elementów tych, które będą oceniane podczas tych jazd testowych. A jak wygląda koszt na tle konkurencji? Bo takie autobusy hybrydowe w Grudziądzu już jeżdżą, więc jak to wygląda od strony kosztów? Jeżeli chodzi o koszty, to jest autobus 12-metrowy. Jeżeli chodzi o koszt takiego autobusu, to jest koszt rzędu około 1,5 miliona złotych netto. I jest to tak naprawdę, odnosząc się do konkurencji, atrakcyjna, konkurencyjna cena. Oczywiście o wszystkim na sam koniec decyduje postępowanie przetargowe i to, co zamawiający w specyfikacji, to czego zamawiający w specyfikacji wymaga, bo wtedy dopiero buduje się od strony technicznej sam autobus, uwzględnia wszystkie wymagane doposażenia, kwestie gwarancji. Tak, i to te wszystkie czynniki kosztotwórcze, które na sam koniec budują cenę, jaką się oferuje w postępowaniu przetargowym. A koszty eksploatacji, na przykład zużycie paliwa na 100 km, jak to wygląda? Jeżeli chodzi, mówiliśmy o tym, że te elementy, które są w tym autobusie zastosowane, wpływają bezpośrednio na obniżenie zużycia paliwa i są to wartości rzędu do 7,5% mniejszego zużycia paliwa. Ten autobus pali niewiele powyżej 30 litrów. Autobusy 12-metrowe, które takiego systemu nie posiadają, tak, palą odpowiednio więcej. Czyli to jest nowy, rozumiem, model serii Citaro, tak? Która tak jest, istnieje w tak wersji, jest. Jeżeli chodzi o autobus Citaro, jest to nasz topowy produkt, który został wyprodukowany w kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Jeżeli chodzi o samą kwestię eksploatacyjną i tego, co jest zdecydowanie wartością dodaną na tle konkurencji, to, że nadwozie tego autobusu jest antykorozyjnie zabezpieczone metodą kataforezy, która gwarantuje nie tylko spełnienie wymogów zamawiającego w zakresie zabezpieczenia nadwozia i zagwarantowania okresu, jakiego wymaga, ale tak naprawdę o wiele dłużej, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek napraw związanych z nadwoziem. Autobus, poza tym, że będzie testowany w Grudziądzu, będzie również wykorzystywany jako pomoc naukowa przez studentów Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, którzy tutaj w Grudziąckim Mechaniku mają swoje zajęcia praktyczne i ten autobus będzie służył mi jako pomoc naukowa. Na przykładzie tego autobusu, zwłaszcza jeśli chodzi o silnik hybrydowy, będą się uczyli jego budowy i eksploatacji. Autobus będzie testowany codziennie od poniedziałku do piątku oraz częściowo również w soboty, natomiast popołudniami w soboty i w niedzielę będzie służył jako pomoc naukowa w naszym Grudziąckim Mechaniku. A na jakiejś konkretnej linii, bo to miłośnicy szczególnie zawsze pytają, czy na różnych, czy nie można powiedzieć? Nie, jeżeli chodzi o hybrydy, będziemy się starali go przegonić przez całe miasto. Chcemy go sprawdzić zarówno na liniach płaskich, jak i na tych, które jeżdżą na wzniesieniach. Będzie jeździł również poza miastem, bo chcemy sprawdzić go na odcinkach, na których się nie zatrzymuje, w jaki sposób częste przystanki wpływają jednak na zwiększenie zużycia paliwa. Także będzie widoczny na terenie całego miasta, na razie na 2 tygodnie. Tak jak już tutaj zapowiedziałem jedną z panów redaktorów, przygotowujemy kolejny test, który będzie kompletnym zaskoczeniem. Będzie to marka w Grudziądzu do tej pory nieobecna. Generalnie bardzo rzadka na terenie Polski, ale o tym powiemy za chwilę. Kolejny test w maju.
A co takie testy w ogóle dają? Bo one co jakiś czas się odbywają, niezależnie od tego, jakie potem autobusy kupujecie. Co takie testy zakładowi dają, spółce, kierowcom, prezesowi? Znaczy, przede wszystkim test pokazuje, czy producent autobusu mówi prawdę. Tutaj zwłaszcza kładziemy bardzo duży nacisk na spalanie, to o czym pytał pan redaktor. Przykład na przykład Solarisa, który w autobusach elektrycznych deklarował, że będzie zużywał maksymalnie 1,2 kWh na kilometr. Pokazał nam, że jeżeli chodzi o zimę, czyli ten najtrudniejszy dla eksploatacji okres, udawało się kierowcom z dobrą techniką jazdy utrzymać zużycie na poziomie 0,81:1, czyli było ono jeszcze poniżej deklarowanej przez producenta. A w każdym z przetargów zużycie paliwa deklarowane według systemu ORT2 jest jednym z kryteriów, które się ocenia, dlatego że zużycie paliwa czy energii elektrycznej długookresowo wpływa znacząco na koszt zakupu, bo co z tego, że kupimy bardzo tani autobus, skoro on będzie bardzo zużywał, czy paliwa, czy energii. Także ten koszt, który my też oceniamy, który jest wagą oceny oferty, to między innymi paliwo, dostęp do części, ceny części, możliwość na przykład demontowania, poszycia autobusu w taki sposób, żeby nie trzeba było na przykład całego boku w przypadku kolizji zrywać, tylko na przykład poszczególne panele odkleić, wsadzić w to miejsce inny panel i oceniamy tak zwaną modularność naprawy. Tak się to nazywa technologicznie, natomiast takich kryteriów, które oceniamy przy zakupie, musimy się nauczyć właśnie na podstawie testów.